Cześć, witaj w kolejnej lekcji Jak dbać o gitarę i wzmacniacz? No, można powiedzieć, że tutaj właściwie nie ma nic do powiedzenia, po prostu bierzemy, gramy, włączamy wzmacniacz działamy działamy, działamy wszystko działa jak natura chciała, można tak powiedzieć ale dużo rzeczy trzeba sobie powiedzieć chociażby, zaczynając od pierwszej rzeczy, która jest bardzo istotna w dbaniu o, o gitarę, to za tym idzie też wzmacniacz przed graniem zawsze Myjemy ręce. To jest bardzo ważne, bo y, poniekąd właśnie przed, przed graniem, przed działaniem z gitarą, y, już potrafimy się w, w pewien sposób zabezpieczyć, y, w pewien sposób już jakby podejść do w sposób taki higieniczny do tej gitary, w sensie po prostu myjemy zawsze ręce, zawsze porządnie trzeba myć ręce, jest to trochę tak, trochę coś jak lekarz, prawda, że przed operacją musi też mieć ręce bardzo porządnie, to tutaj troszeczkę tak można porównać gitarzysta tak samo, zdzieramy jakiś pot, brud, tłuszcze, różne jakieś dziwne, dziwne rzeczy i tak przygotowani możemy sobie grać, grać na gitarce i, i się bawić. Jak dbać o samą gitarę? No w zasadzie Y, ja zawsze mówię, że gitarkę y, najlepiej po pograniu schować do do pokrowca, do futerału. E, ja wiem, że dużo ludzi mówi w ten sposób mam gitarę, żeby ona fajnie wyglądała i w zasadzie, żeby była gotowa pod ręką, żeby ona mi wisiała, żeby ją sobie mu, mógł wziąć i, e, i grać. No, to oczywiście to jest bardzo fajna, e, bardzo fajna sprawa, sam często tak robię, e, tylko pamiętajmy o tym, że e, gitara bardzo szybko się kurzy. Gitarę, jak ogólnie e, wszystkie różne rzeczy e, szybko się kurzy. Czasem kurz włazi w różne miejsca takie trudno dostępne, nie wpływa to co prawda na, na, na brzmienie gitary, oczywiście, to, że jest zakurzona, to tak samo będzie brzmiała, jak i, jak i niezakurzona, tak samo będzie brzmieć, jednak bardzo, bardzo ważne jest, poza tym, żeby ona była w miarę czysta, prawda? No, wiadomo, na statywie jest bezpieczna statyw, jakiś taki, na przykład jak tutaj mam o taki trójnóg z zabezpieczeniem stołu. Z tą specjalną, taką, jakbym z takim uchwytem, który powoduje, że gitara y, nie spadnie, bo czasem są robione takie, takie statywy, że ta gitara jest kładziona i bardzo ład, łatwo ona po prostu się wysuwa, wy, wypada. To akurat jest y, bardzo fajny statyw, w tym co pokazywałem. Y, więc kolejna sprawa, o której trzeba zawsze pamiętać, że po graniu, właśnie mówię po graniu, mycie rąk przed graniem, y, a tutaj po graniu czyszczenie strun. Czyszczenie strun mianowicie następuje, jest, jest bardzo proste. Najlepiej sobie wziąć jakąś szmatkę, skarpetkę, jakąś jakąkolwiek fragment t-shirta i po graniu przejechać, złapać po prostu tą szmatką, złapać struny i przejechać wzdłuż. akurat tutaj nie mam przy sobie, ale szmatki nie trzeba przedstawiać, szmatka to szmatka i po prostu przejechać każdą ze strun wzdłuż. Super. Jeżeli przejdziemy już w każdą ze strun wzdłuż, to sobie wtedy bierzemy bardzo dobry jest preparat firmy Dunlop 65 Ultra Glide. To jest taki specjalny preparat z takim, z taką. Jakby to powiedzieć, z takim fragmentem, jakby tutaj takiego materiału, którym po prostu sobie dociskamy do strun i sobie dociskamy lekko, płyn się wylewa i przecieramy te struny, każdą, każdą ze strun po kolei. No i można powiedzieć, no dobra, czy to nie jest przerost formy nad treścią. No właśnie nie, bo na przykład zauważ, że bardzo często jeżeli się idzie do sklepu muzycznego, bierze się jakąś gitarę, która wisi na, yy, na, na statywie, czy idzie się do jakiegoś kolegi, który gdzieś tam ma gitarkę, gdzieś tam ona leży, on na niej nie gra i bierzemy tą gitarę do ręki, to kontakt palców ze strunami yy, często jest taki utrudniony w sensie trudno nie ślizgają się. Jeśli zgają się, są jakby struny są cierpkie, jakby po prostu utrudnione jest granie. No wręcz czasem niemożliwe jest granie na, na gitarze, która jest w której struny nie są zadbane. Ja wiem, że struny powinno się wymieniać to jest kolejna sprawa. Struny powinny się wymieniać, powiedzmy, w zależności od podejścia grającego, bo jeden powie, że gitarę zmienia po tygodniu, a drugi powie, że zmienia struny po, po roku. Jeden zmienia struny po po tygodniu, drugi po roku, jeden po pół roku, więc właściwie tu też nie ma, jakiegoś, nie ma jakiejś zasady. Prawda jest taka, że struny nowe brzmią bardziej metalicznie, mają więcej wysokich częstotliwości, bardziej się przebijają też brzmieniowo. Struny starsze są z kolei ciemniejsze w brzmieniu. Ja na przykład osobiście lubię, jak są struny już takie trochę ciemniejsze brzmieniowo, aczkolwiek to też wiąże y, y, pewne konsekwencje za sobą, to, to niesie, prawda? Jeżeli mamy ciemnie, ciemniej brzmiące struny, one bardzo mocno i bardzo aktywnie wpływają na brzmienie, yy, brzmienie tego, co wychodzi z głośnika. Więc, jakby tu musimy też mieć świadomość, że jedno na drugie wpływa. Yy, ale druga sprawa jest taka, że struny też, jeżeli nie są odpowiednio zadbane, bo dzięki temu preparatowi, co pokazywałem, struny są faktycznie dużej świeże, dużej yy, są. No, są śliskawe, tak jak to jest bardzo, bardzo, fajne, bardzo fajny efekt, że po prostu właśnie łatwo poruszać się po gryfie i dłużej też są takie, ciężej na nich się osadza, osadza, za, ciężej się osadza jakieś tutaj utlenienie na, tym, na, na strunach, bo czasem można się spotkać właśnie to, że, że struny są cierpkie, tak jak powiedziałem, czy w sklepie muzycznym, czy gdzieś u jakiegoś ziomeczka, który... W sklepie muzycznym nie dbają o struny, w sklepie muzycznym gitara wisi i po prostu bierze jeden chłopak, Odwiesza następny chłopak, czy dziewczyna, czy, czy sprzedawca. Po prostu tam nikt nie dba o struny i bardzo ciężko się gra. Poza tym jeszcze jest jeden taki efekt, jeżeli strun nie czyścimy. Pod, który mamy w rękach, powoduje, że on bardzo u niektórych osób strasznie, a u większości osób dość mocno wpływa na, na jakość strun. Są osoby, które, które mają tak mocny pot w rękach, że po prostu struna zaczyna rdzewieć i to sam doświadczyłem na własnej skórze, że nowe struny gdzieś po tygodniu czy dwóch po prostu były Rdzana na nich wyłaziła, nawet się nie, w ogóle nie, da, nie dało za bardzo dotknąć tych strun, więc to jest to jest bardzo, bardzo ważny aspekt myjemy ręce przed graniem, po graniu czyścimy struny yy, szmatką oczywiście można przeczyścić całą gitarę i właściwie to jest yy, to jest bardzo, bardzo główna i podstawowa sprawa, którą, którą tutaj trzeba było poruszyć. Kolejną sprawą jest to, gdzie trzymamy tą gitarę. Jeżeli mamy futerale, czy jeżeli ona wisi gdzieś na ścianie, to pamiętajmy, nie przy oknach, nie przy grzejnikach, nie w garażu, nie gdzieś w piwnicy, nie na strychu, nie w miejscach, gdzie jest duża wilgotność, nie w miejscach, gdzie jest duża, e, duża temperatura, wysoka temperatura albo niska temperatura. I, i już pół biedy, jeżeli jest jakaś niska temperatura, jeżeli ona się też waha, prawda? Jeżeli na przykład mamy, czy mamy gitarę w salce prób, gdzie normalnie na przykład w zimie jest 2 yy, stopnie, wchodzimy tam, grzejemy do 15 czy 20, to to jest bardzo, duża, bardzo duży skok temperatury i bardzo źle wpływa na gitarę. A z racji tego, że gitara jest z drewna stworzona, to bardzo na niej się odbija. Wszystkie takie odbijają się, wszystkie wahania wilgotności, wszystkie wahania, wahania temperatury. Więc o tym musimy pamiętać. Z daleka od kaloryferów i najlepiej, najlepiej żeby utrzymać w pokrowcu czy futerale tam jest najbezpieczniejsza, bo jeżeli ktoś walnie, potrąci statyw, to gitara może spaść, a w pokrowcu czy w futerale takim, takim już twardym, w takim kejsie, nic jej się nie stanie, może nawet, może nawet ktoś stanąć na tym i się nic nie stanie. Co to są wzmacniaczy? Tu mam jeden, firmy Crate, lampowy, tu mam drugi wzmacniacz, firmy Mesa, y, też lampowy. Y, we wzmacniaczach właściwie tutaj nie jest dużo do grzebania, no, y, najważniejsze jest to, żeby nie zalać wzmacniacza. Z racji tego, że wzmacniacz jest tak jak ten, dość, dość wysoki, bardzo często ludzie sobie lu lubią ziomale, sobie lubią kłaść browar albo cokolwiek innego do picia i to, zadziwiająco często przynosi bardzo, bardzo kiepskie, kiepskie, efekty. Na przykład na koncercie, na moim, jednym z koncertów właśnie znajomy postawił gdzieś w pobliżu, w pobliżu wzmacniacza. Miałem jakiś inny wtedy po prostu kufel z piwem i się po prostu zalało. I można było powiedzieć, no oczywiście nie, nic się nie stanie, nic się nie stanie, nie przejmuj się. Pamiętajmy o tym, że to nie jest stolik. Druga sprawa, jeżeli chodzi o wzmacniacze... Jeżeli chodzi o wzmacniacze lampowe i tranzystor, tranzystorowe, są dwie zasadnicze różnice. Wzmacniacz tranzystorowy, czy cyfrowy, czy jak, jakkolwiek nielampowy, yy, włączamy bez, bez problemu, włączamy przełącznikiem power on i po prostu nic się nie dzieje i sobie gramy. Natomiast jeżeli masz wzmacniacz lampowy, bardzo ważne jest to, żeby odpowiednio ten wzmacniacz włączyć. Wzmacniacz lampowy też łatwo potem poznać. W większości przypadków po tym, że ma dwa włączniki. Jeden to jest power, czy po prostu odpalamy go, transformatory się włączają i, i wszystko jest ok. I ma drugi drugi przełącznik standby. I teraz zasada jest taka, że włączamy najpierw y, przełącznik power. Czekamy gdzieś, no najlepiej byłoby y, z definicji, najlepiej byłoby poczekać tak z 10 minut, żeby się y, odpowiednio lampy nagrzały i żeby wszystko, y, wszystko było ok ale w zasadzie jeżeli poczekamy minutę czy dwie, to też jak najbardziej, po prostu żeby on się tutaj rozgrzał i dopiero po tych dwóch minutach włączamy standby, żeby po prostu y, wzmacniacz y, no, wydawał dźwięk, że tak można powiedzieć. Natomiast gdy kończymy granie, to robimy w odwrotnej kolejności, czyli najpierw dajemy standby na off, Czekamy też parę minut i później power na on. Tak samo robimy, żeby poczekać parę minut, żeby odczekać parę minut i sobie po prostu później tego power powera wyłączyć. No, można by powiedzieć, nie przejmujmy się, po prostu włączajmy i się nie, nie zupełnie nie, nie, nie interesujmy tym. Bardzo to też jest istotne, właśnie to odpowiednie wyłączanie, odpowiednia kolejność wyłączania jest istotne dla lamp, które tam dzięki temu. Mają lepszą żywotność, odpowiednio one się tam nagrzeją, odpowiednio się ustawią, i to jest najlepsza, najlepsza że tak powiem, najlepsza opcja, żeby w ten sposób zrobić. Podchodzimy też do, do tego troszeczkę tak właśnie y, takie mityczne to, prawda, że mamy gitarę, to i to, że odpowiednio y, jakby się trochę delektujemy tym odpalaniem, tym, tym wszystkim uruchamianiem, prawda, podchodzimy do tego tak jak profesjonaliści. Mały wzmacniacze, y, tak jak ten, ja na przykład tutaj mam krejta, on też jest lampowy, tylko on ma na przykład jeden, jeden włącznik, taki jest skonstruowany, y, ale na przykład potem można słychać, y, usłyszeć, że on się długo, długo uruchamia po prostu y, y, i tak się lampowe właśnie wzmacniacze uruchamiają, Tutaj mamy y, akurat, ta jest konstrukcja taka właśnie półotwarta tego wzmacniacza, y, no i ważne jest też, żeby się nie kurzył. No w zasadzie może się kurzyć, jeżeli uważasz, że to jest dobre rozwiązanie, to niech się kurzy. Y, ważne, żeby, żeby w zasadzie, no jakieś tam zasady higieny trochę zachować, bo później dotykam zakurzonych, to ciężko mi jest, y, później biorę gitarę i to wszystko wypaprane. Bardzo ważna też jest jeszcze jedna rzecz y, odnośnie prądu. Odnosi prądu we wzmacniaczach. Bardzo ważne jest to, żebyśmy podłączali wzmacniacz do gniazdka uziemionego. Czyli tam ma być dwa, dwie dziurki i jeden bole z uziemieniem, i żeby to było podłączone do całej instalacji. To jest bardzo ważne, bo jeżeli mamy niepodłączony do uziemienia, jeżeli mamy niepodłączony do uziemienia, Wzmacniać są często brumi, jakieś przydźwięki sieciowe powstają, jakieś szumy, jakieś takie niepokojące odgłosy. Owszem, czasem wzmacniacz odbiera też stacje radiowe, ale to, to już jest inna sprawa to związana z kablem i czasem, czasem jest taka sytuacja, że i tak będzie coś słychać, bo gdzieś jakieś fale tam przechodzą. Czyli podłączamy wzmacniacz do uziemionego gniazdka, to też się wiąże z tym że jeżeli podłączymy do nieuzimionego gniazdka y, mogą powstać różne prąd może pójść przez struny może powstać y, jakieś takie, takie, jeżeli na przykład dotkniemy uziemionego kaloryfera i strun, to może nas prąd porazić, więc to jest bardzo ważne, żeby uziemić y, żeby uziemić gniazdko i żeby gitara, żeby wzmacniać był podłączony do takiego gniazdka, y, był Jakiś czas temu właśnie taki wypadek, że nauczyciel gitary, gry na gitarze grał z uczniem i dotknął mu strun, trzymał swoich strun i, i niestety zginął, więc to musimy tu pamiętać, że to nie jest zabawa. Tym bardziej, że wzmacniacze lampowe generują bardzo duże napięcie na kondensatorach, 400-600 V może mieć można zginąć po prostu. Więc bardzo z tym uważajmy. Jeszcze jedna tylko sprawa odnośnie prądu, odnosi prądu w gitarze. Jeżeli masz układ aktywny, czyli jeżeli masz przetwornik, przetwornik aktywny, czyli przetwornik, yy, który jest zasilany baterią 9 dziewię v to yy, ważne jest to, żebyś pamiętał, pamiętała o tym, żeby yy, po graniu wyjąć wtyczkę z gitary. Ponieważ jeżeli my mamy wsadzoną wtyczkę, to powodujemy po prostu to, że się y, układ, że się bateria rozładowuje i przez co gitara może stracić, no, swoją drogą no, nie, będzie, nie będzie w ogóle brzmiała, ale będzie stopniowo tracić, y, tracić y, susten, tracić, tracić nasycenie y, brzmienia, ale też po prostu będzie, jak będzie słaba bateria, to będzie brumieć, będzie pierdzieć ta gitara, więc będzie niefajnie, niefajnie brzmiała. To, to jest szczególnie ważne, jeżeli my gdzieś jedziemy jeszcze na przykład na koncert, jeżeli my na przykład idziemy na próbę i pójdziemy bez baterii, no to wtedy jest trosz, troszeczkę, troszeczkę lipa, prawda? Wtedy szukamy baterii. Chyba, że masz układ pasywny, to się nie przejmujesz, możesz sobie zostawić kabel zawsze, zawsze wpięty do gitary. Także to są takie najważniejsze, najbardziej podstawowe rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, jeśli chodzi o dbanie o gitarkę i o wzmacniacz. Ostatnią rzeczą, którą warto, sobie, którą warto zaznaczyć, to są kable gitarowe. Tak jak na przykład tu mam wpięty do, do wzmacniacza kabel. Ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że bardzo łatwo sobie urwać gniazdo w gitarze. Jak na przykład mam zostawiony tutaj wpięty i ktoś stanie na ten kabel na ziemi, to po prostu ułamiemy kabel. A co gorsza, już pół biedy kabel. Co gorsza, możemy uszkodzić gniazdo we wzmacniaczu i po prostu nie będzie wzmacniacz grał. Im dłuższy wzmacniacz, tym, większa, tym większy ból, zresztą nieważne, po prostu pamiętajmy o tym. Tak samo właśnie pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że kable mają tendencję do też przerywania sygnału. Jeżeli na przykład kable leżą gdzieś po, takie pozwijane, poskręcane na ziemi i staniemy zupełnie na nim tak zgnieciemy, to po prostu jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu przerwiemy, że złamiemy tutaj tą owijkę, złamiemy ten przewód i on nie będzie grał, mimo że kabel będzie cały, prawda? Więc to jest bardzo ważne, taka techniczna, że tak powiem, wskazówka, taka porada, żeby pamiętać, żeby ten dbać o odpowiednie przyłączenie wzmacniacza i tak samo gitarki, tak samo mówię oczywiście o efektach podłogowych, o których też będziemy sobie mówili, żeby właśnie też uważać na nie, nie deptać. Poza tym, no wiadomo, można kupić nowych. Dobra, zobaczymy się w następnej lekcji. Dzięki za uwagę. Na razie.